Cześć, ponownie Michał z portalu Wodek.pl. Słuchajcie, dzisiaj powiem Wam troszeczkę o ciężarkach. Nie wiem, czy oglądacie też filmy o surfcastingu, które można na naszym portalu oglądać, dlatego pozwolę sobie pokazać rodzaje ciężarków i rodzaje przyponów. Choć one się nie różnią, wiecie, zbytnio od tych, które w surfcastingu używamy na plaży. Najpospolitszy ciężarek, który tutaj będziemy używać, to jest taki. No tutaj akurat mam 120, on nie musi być taki duży, on musi być po prostu dostosowany do Waszego wędziska. Chodzi o to, żeby wyrzucić ten zestaw mniej więcej na odległość 50-100 metrów, choć wiecie, to 100 nawet nam to nie jest potrzebne, bo tutaj od razu już jest głębiej, tutaj często chodzi pogłębiarka, na przykład flounder lubi żerować, przebywać w tym pogłębieniu, na którym pogłębiarka po prostu nam wcześniej zabiła. Także taki ciężarek jest w zasadzie podstawowy, można używać, wiecie, piramidki, ona wygląda tak, że ona troszeczkę mocniej nam wchodzi w to dno. Dla przykładu pokazałem Wam jeszcze taki typowy ciężarek, który używamy w metodzie surfcastingowej, kiedy mamy falę. On jest o tyle lepszy, wiecie, że jak zarzucimy, to on nam się wczepia w dno. I po szarpnięciu widzicie, o, bardzo fajnie nam tamte wąsy odchodzą i ciężarek się wypina z dna, można śmiało sobie ten nasz zestaw wyciągnąć. Czyli tak, jeżeli chodzi o ciężarki, to słuchajcie, jak zamontujecie kawałek czegokolwiek, co może działać nam jako obciążenie, to też będzie dobrze, byleby to może nie łapało jakichś mega zaczepów, bo tutaj już niestety są zaczepy, wiecie, pogłębiarka, która nam tutaj chodzi dosyć często, no bo mamy jednak wejście do portu, ona piasek wyciąga, nie wyciąga jakichś, wiecie, kamieni większych, czasami może się zdarzyć, że tam z jakiegoś kutru coś wypadnie, coś typowo metalowego, to też może się tutaj znajdować, więc różne rzeczy tutaj mogą być. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przypony, to prawda jest taka, że no co tutaj będziemy mieli, dorsza, flądrę, ewentualnie śledzia. Typowy przypon na flądrę wygląda mniej więcej tak. Słuchajcie, można łowić na dwa haki, także żaden problem, kupicie sobie to za 6 zł w sklepie, można oczywiście samemu sobie zrobić, można zrobić sobie, zobaczcie, z takimi koralikami, można zrobić bez koralików, to jest naprawdę nieistotne, na co będziemy łowić. Tutaj dostałem kolejnego tubisa, słuchajcie, obok pan łowi śledzie na przywieszkę, taką typowo śledziową, wiecie, z haczykami. Później Wam ją zresztą pokażę. I co chwilę mu się tubisie trafiają. Ten akurat jest mniejszy, ale zobaczcie, to już jest za co złapać. Już mnie tutaj uraczył większymi, także łącznie mam chyba z 5 tubisiów od jego. Także na dzisiejszą wyprawę na plażę to będę miał na pewno sporo przynęt. W każdym razie, wracając do tematu, takie przywieszki sobie kupcie, 6 zł zapłacicie w sklepie, a no nie będziecie musieli robić, choć jak ktoś woli, to lepiej sobie samemu zrobić, wtedy wie, co się ma, wie się też, jak te tam węzły, czy one są dobre, czy niedobre, aczkolwiek wiecie, nie nastawiamy się na jakieś mega ogromne ryby, no ja bym powiedział, że tutaj dorwać dorsza takiego dużego, powiedzmy 70 cm, no to już tutaj taki rekordzik by był. Mi się udało największego złowić pod 50 cm, więc i byłem bardzo szczęśliwy z tego, to już było naprawdę co holować. Podejrzewam, że taki zestawik wytrzyma i w miarę, wiecie, bez większego zachodu sobie go załatwicie, bo kupicie w sklepie. Cześć!